Świetnie trafiłeś. Jesteś w podcaście Jarosława Płóciennika. Polska fika. Kto fika, ten znika. Polska fika. Polska fika. Polska fika. Cieszę się, że słuchasz mojego podcastu. Zapraszam cię na miłą pogawędkę przy kawie. Chcieliście do nas przybyć i być razem z nami na dzisiejszym wykładzie. I bardzo proszę o zabranie głosu księdza profesora. Chcę jeszcze powiedzieć, że ksiądz profesor jutro będzie odznaczany bardzo ważnym medalem uniwersyteckim przyjaciela Uniwersytetu Łódzkiego, na który to medal zasłużył już dawno, a teraz mam nadzieję, że też z radością zechce go przyjąć i będziemy jutro się cieszyć razem z księdzem profesorem. Bardzo proszę, oddaję głos. Tak. Zostałem bardzo zaskoczony tą informacją o medalu, ale dzisiaj nie będę mówił wokół medalu, tylko zgodnie z propozycją tego tematu, który zgłosiłem, czy zwierzęta mają duszę i co jesteśmy im winni. Nie będzie to w formie klasyczny wykład, będzie to raczej pogadanka, jakkolwiek na bazie dość rzetelnie przygotowanych i przestudiowanych materiałów, bo zdradzę pewien sekret, że ja prowadzę dla studentów filozofii UMCS wykład monograficzny w tym semestrze Etyka postępowania wobec zwierząt. I kiedy profesor Habrajska zadzwoniła do mnie i zrobiła mi kłopot wręcz, zastanawiałem się, o czym mam mówić. Pomyślałem, ponieważ to jest ośrodek myśli chrześcijańskiej, że może o synodalności, ale pomyślałem, że ja sam musiałbym się do tego więcej chyba przygotowywać, a wykład prowadzę z tygodnia na tydzień. Co więcej, ja do niego dość długo dojrzewałem, bo wszystko zaczęło się około roku, no 10 lat temu, 2013, gdy byłem redaktorem naczelnym ETOS-u, wtedy ta problematyka do mnie docierała, że to jest ważna problematyka w świecie, a u nas dość głucho. Ja wydałem cały numer ETOS-u pod tytułem Nasi bracia mniejsi. Potem zaproszono mnie na konferencję w Yale University, właśnie też wokół problematyki zwierząt i tak co pewien czas coś tam dokładałem i w tym roku, kiedy trzeba było zaproponować temat wykładu na nowej zresztą uczelni, właśnie ten temat zaproponowałem i zawsze jak się prowadzi taki wykład, to mobilizuje do dalszego studiowania zagadnienia. Więc zacznijmy od tego pierwszego pytania, czy zwierzęta mają duszę? To pytanie jest takie trochę, powiedziałbym, podchwytliwe i na nie można odpowiedzieć na kilka sposobów. Można by iść poprzez historię myśli i właśnie u Greków, u Platona i Arystotelesa mamy pogląd, że zwierzęta mają duszę. Ponieważ dusza dla Greków to jest czynnik ożywiający. I Platon już psyche to jest właściwie to, co daje życie, to, co ożywia, to, co pozwala odróżnić ciała właśnie żyjące od materii nieożywionej. I
była mowa o trzech duszach. To wyodrębnienie trzech dusz, czy no właśnie pytanie, czy trzy dusze, czy trzy funkcje tej samej duszy jako jednego podmiotu. Otóż Platon rozważał, jak to zwykle Platon rozważa wszystkie możliwe rozwiązania i stąd należy być bardzo ostrożnym stwierdzeniem, co jest właściwie poglądem Platona, co nie jest poglądem, bo to są zagadnienia poddawane dyskusji. Ale Platon dopuszcza możliwość istnienia trzech dusz, a mianowicie trzech dusz w człowieku, bo pierwsza dusza to jest dusza wegetatywna, dzięki której rośliny są istotami żyjącymi, wzrastają, no przechodzą cały cykl wegetatywny, niektóre tylko w jednym roku, niektóre żyją aż, no w ogóle są najstarszymi organizmami świata. Myślę o sekwojach w Kalifornii, miałem okazję tam być przed laty i byłem zdumiony. Poszukiwałem zresztą sekwoi, którą w panu Cogito opisuje Herbert, ale się okazało, że to nie w tym parku, w którym ja byłem, że rzeczywiście ona gdzieś tam jest, tylko w innym parku. Ja byłem w Sequoia National Park, a tam jest jeszcze jakiś drugi taki wielki park z sekwojami, ale byłem no zdumiony, że te sekwoje są starsze niż piramidy. Mają po kilkanaście tysięcy lat, więc właśnie no to dziwny świat roślin. Dlaczego jedne z nich żyją tak krótko, tylko jeden rok im wystarczy, a inne żyją kilkanaście tysięcy lat? No i Platon uważał, że rośliny mają duszę, bo duszę wegetatywną, więc dusza jest tym czynnikiem nadającym żywotność, ożywiającym. Drugi typ duszy to dusza zwierzęca i wiązano ją ze zdolnością do odczuwania samym tym aparatem zmysłowym. No i wreszcie trzecia dusza, typowo ludzka, to dusza rozumna. Ale właśnie u Platona jest Platon dopuszcza taki pogląd, że w człowieku istnieją trzy dusze. Arystoteles, który miał nieco tutaj bardziej już bardziej krytyczny pogląd, twierdzi, że w człowieku jest jedna dusza, spełnia trzy funkcje, że wyróżnikiem istoty ludzkiej jest rozum, a więc dusza rozumna. No ale Arystoteles zauważał pokrewieństwo pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem, bo przecież człowiek zostaje u Arystotelesa zdefiniowany jako zwierzę, zwierzę rozumne. A więc Arystoteles dostrzega te dwa elementy w człowieku, zwierzęcość i rozumność. Z tym, że bardziej przyjazny zwierzętom okazuje się jednak Platon. Ponieważ Platon jest dziedzicem bardzo starego, wręcz archaicznego, wychodzącego się jeszcze z tradycji praindoeuropejskiej poglądu, że dusze wędrują. A skoro one wędrują, to one oczywiście do człowieka dotarły od istot niższych, zwierzęcych. Ale proszę przeczytać uważnie Fedona, a także państwo, to tam oczywiście to są wyobrażenia mitologiczne i Platon, jak nie ma ugruntowanej w danych doświadczenia czy rozumu teorii, to się powołuje na mity i tak często czyni, choć jednocześnie chciał poetów wyrzucić z państwa za to, że szerzyli mity. No nie oczekujmy od Platona tutaj spójności, konsekwencji.
bo gdyby wyrzucił poetów z państwa, to jeszcze on sam by pozostał w tym państwie, ponieważ no, co pewien czas opowiada jakieś mity. I między innymi właśnie, zwłaszcza to w Fedonie, bo Fedon, dialog Fedon jest poświęcony nieśmiertelności duszy. I Platon tam wypracował 5 czy 6 argumentów na rzecz nieśmiertelności duszy, no ale też powiada, że jak dusza się źle sprawuje w tym cielesnym istnieniu, no bo Platon był przekonany, że tym prawdziwym człowiekiem to jest dusza, a ciało jest tylko, no właśnie czym? Są 3 koncepcje. Jest takim sezonowym mieszkaniem, hotelem, to oczywiście nie jest pojęcie platońskie, no ale dusza pomieszkuje sobie w ciele. To jest najbardziej pozytywna wizja. Jest więzień, ciało jest więzieniem dla duszy, no i najgorsza wizja to, że ciało jest grobem dla duszy, więc ona nic innego nie powinna robić, tylko wyzwolić się, powrócić do świata prawdziwego. No ale uwaga, jak ona się źle sprawowała, to ona może wrócić do któregoś ze zwierząt. I tam w Fedonie no, można się śmiać i trzeba się śmiać, bo jest mowa o tym, za jakie grzechy, do jakiego zwierzęcia z powrotem się trafia. Ale co z tego wynikało? Szacunek dla zwierząt. Ten sam, który mamy także w kulturach wschodnich. Dlatego, że trzeba pamiętać, że no, Grecy, tak jak my wszyscy, wywodzimy się no, z jakiegoś pnia indoeuropejskiego. Językoznawcy to doskonale wiedzą, bo znają genezę większości języków europejskich, ale także w tych przekonaniach takich jeszcze powiedziałbym półfilozoficznych, bo one nie były ściśle filozoficzne. U Platona jest jednak dużo mitologii, ale w tej wizji platońskiej ta bliskość człowieka i zwierząt jest większa, bo dusza ludzka może wrócić z powrotem do swojego hotelu zwierzęcego i tam czekać na tam się poprawiać i starać się po to, żeby znowu wrócić do człowieka, a później jak już godziwie przeżyje swój żywot, no to z człowieka wyjdzie i uda się na pola elizejskie, bo to właśnie to w państwie jest ta opowieść o polach elizejskich. Otóż im bardziej filozofia stawała się krytyczna, tym bardziej też rozluźniano tę więź pomiędzy pokrewieństwo, tak powiedzmy, pomiędzy człowiekiem i zwierzętami. A mianowicie u Arystotelesa już nie ma tego szacunku dla zwierząt, który u Platona był, no można by powiedzieć, że motywowany lękiem, że w zwierzęciu może być dusza ludzka. Nie należy zwierzęciu czynić żadnej krzywdy, żeby nie skrzywdzić duszy. To nie o zwierzę chodziło, tylko o duszę. Więc to też trzeba jakoś odnotować. Arystoteles, wskazując na to, że wyróżnikiem człowieczeństwa jest rozum, odmawia zwierzętom rozumności. I zwierzęta są tylko istotami czującymi, istotami w tej wizji arystotelesowskiej. Także u Arystotelesa mamy w zasadzie już taką wizję człowieka jako istoty wysoko, wysoko wyróżnionej ponad zwierzęta. Mimo że człowiek zostaje oczywiście zdefiniowany, i to w tych 2 słynnych definicjach arystotelesowskich, jako zwierzę, ale zwierzę znaczy zoon w tym języku Arystotelesa znaczy tyle, co istota żyjąca, i zwierzę etymologicznie zoon to jest tyle, co istota żyjąca, więc zoon logikon, a więc istota żyjąca, istota rozumna, i zoon politikon, żyjąca istota
społeczna, a więc człowiek polityczna, gdybyśmy właśnie od polis, bo politikon to jest przymiotnik od polis, czyli miasto, państwo. No właśnie, w obydwu tych definicjach u Arystotelesa człowiek jest zdefiniowany jako zwierzę, ale już jednak zanika ta myśl o jakimś bliższym związku człowieka ze zwierzętami. Trudno powiedzieć, że u Platona ten związek był poprawnie ujmowany i poprawnie wyjaśniany. On był po prostu na gruncie mitologii, ale mitologie mają to do siebie, że one... No, muszę to powiedzieć, na uniwersytecie narażam się na skandal akademicki, że czasem mitologia ma głębsze intuicje niż to, co uczeni widzą swoim szkiełkiem. Więc także i w tej wizji platońskiej to pokrewieństwo pomiędzy... Czy można mówić o pokrewieństwie? Raczej nie, tylko możliwość cofnięcia duszy ludzkiej do istoty zwierzęcej, ale to wskazuje na swoistą zdolność zwierząt do posiadania duszy już nie tylko tej zwierzęcej, ale posiadania duszy ludzkiej. To nam się oczywiście z racjonalnego punktu widzenia tym, z jakiego dzisiaj patrzymy, wydaje po prostu opowieścią mityczną. Otóż ta myśl starożytna, jak i średniowieczna, ona, zwłaszcza myśl chrześcijańska, musiała uwzględnić fakt, że człowiekowi jest bliżej do zwierzęcia niż do Boga. Święty Tomasz, który szedł z Arystotelesem także w swojej antropologii, ale wyraźnie powiada, że człowiek nie jest ani Bogiem, ani zwierzęciem, jest postanowiony, czy znajduje się pośrodku in medio positus est homo. Sądzę, że Tomasz trochę przesadził, że człowiek jest pośrodku pomiędzy Bogiem a zwierzęciem. Człowiek i zwierzęta, ludzie i zwierzęta są po tej samej stronie, bo są stworzeniami Bożymi, więc ta odległość jest daleka. Człowiek jest tak daleki od Boga z powodu tej różnicy, że Bóg jest stworzycielem, a człowiek jest stworzeniem. Ale Tomasz bardzo się skoncentrował na tej separacji bytu ludzkiego i bytu zwierzęcego, z tym, że u Tomasza oczywiście on ma na tyle realistyczną antropologię, że i to właśnie dzięki recepcji Arystotelesa, ale to wydawało mu się bardzo zgodne z danymi objawienia. Bóg stworzył człowieka, sam stał się człowiekiem, czyli wcielił się. I Bóg zmartwychwstał i odkupił człowieka w ciele. Przecież do chrześcijańskich prawd wiary należy wiara w zmartwychwstanie ciał. Większą trudność miał Augustyn, który miał antropologię monistyczną, neoplatońską, z filozoficzną jakąś obróbką właśnie antropologiczną faktu stworzenia, wcielenia i odkupienia, aniżeli Tomasz. Właśnie dlatego Tomasz dokonał tej recepcji Arystotelesa. Człowiek zostaje uznany jako korona świata. Ponieważ w chrześcijaństwie nigdy nie było w żadnej sprawie jednej szkoły, niemalże współczesnej świętego Tomasza, świętego Tomasza z Akwinu, święty Franciszek z Asyżu, mówi coś, co w tamtych latach musiało naprawdę brzmieć jak herezja, kiedy zwracał się do zwierząt jako do braci i do sióstr, kiedy głosił kazania do ptaków, kiedy próbował nawracać wilka, i w kwiatkach mamy opisy, że to udało mu się, a poza tym
właśnie Wilk później sam się zaangażował w dzieło ewangelizacji, to już może za dużo, tak, no ale tak mamy właśnie w Kwiatkach o tym Wilku z Gubbio. No właśnie, więc ten nurt franciszkański, on chyba, no, skąd on wyrasta? Pewnie stąd, że Franciszek nie był nazbyt uczony, a był dobrym chrześcijaninem. Miał otwartą duszę, duszę zdolną do miłości i patrzył na świat oczami Boga właśnie. Więc w tym sensie, no, Franciszek tutaj wnosi naprawdę ważną sprawę, że człowiek i zwierzęta są znacznie bliżej niż to filozofom się wydawało. No, ale w epoce nowożytnej, już nie będę się za bardzo nad tym zastanawiał, tylko nadmienię, że ta separacja zwierząt i ludzi i ten antropocentryzm idzie jeszcze dalej, ponieważ Kartezjusz uważa, że umysł, a u Kartezjusza dwie rzeczy się dokonują. Uściśla się pojęcie duszy i dusza ma naturę umysłową, więc można powiedzieć, że u Kartezjusza umysł i dusza to jest to samo, stąd jego res cogitans, czyli no, rzecz myśląca, to jest właśnie dusza ludzka. I res extensa, czyli rzecz rozciągła, ciało, materia. No i zwierzęta są oczywiście rzeczami, ale nie tylko rzeczami. Zwierzęta są maszynami. Jakoś to wyszło tak Kartezjuszowi. Tutaj też fascynacja nowością technologiczną jego czasów. Mianowicie ludzie mieli coraz więcej wynalazków i maszyn. Stąd też tak dziwaczny pomysł, który może nie tyle legł u podstaw deizmu, bo u podstaw deizmu znajduje się skrajny racjonalizm, ale ta myśl, którą deiści często w takiej potocznej wersji przywoływali, porównując Boga do zegarmistrza, który nakręcił zegar, zegar sobie chodzi, a Pan Bóg już do niczego niepotrzebny. No to była właśnie fascynacja tymi wynalazkami i można by powiedzieć, że bardzo mało krytyczna, zwłaszcza to dziwi u Kartezjusza, bo on z kolei ma bardzo dobry kontakt z naukami empirycznymi. No ale to jest, no, zbyt pochopne uogólnienie, że zwierzęta są mechanizmami. No bo on obserwował oczywiście motorykę zwierząt, ich umięśnienie. No i to jakoś mu się skojarzyło z mechanizmem, no ale to była bardzo błędna interpretacja. W każdym razie myśl Kartezjusza bardzo zaciążyła nad światem nowożytnym. Mianowicie wtedy, kiedy to już jesteśmy w wieku XIX i XX, a właściwie w wieku XX, mianowicie ponieważ zwierzęta uznano za rzeczy, za mechanizmy, za istoty pozbawione wnętrza, o tak powiedzmy, wewnętrzności, cokolwiek by to znaczyło, zaczęto hodować, bo tu się zrodził wielki problem, hodować zwierzęta, zadając im ogromne cierpienie. Nigdy wcześniej zwierzęta nie doświadczały tyle cierpienia ze strony człowieka, jak właśnie poprzez masową produkcję, no i komercjalizację, więc zwierzę stało się rzeczą i produktem właściwie. Więc i tu się rodzi problem także etyczny.
Teraz wracając do tego pytania. Można powiedzieć tak, że na gruncie objawienia jakoś można ustawić sobie to, że człowiek i zwierzę znajdują się po tej samej stronie, są w rodzinie stworzeń bożych, mówiąc językiem świętego Franciszka, bracia i siostry. I to jest bardzo mocny argument teologiczny. Filozofia niestety zawodzi. I ta arystotelesowska, i to mistyczna, a zwłaszcza kartezjańska. Ale z pomocą przychodzi nauka. Zwłaszcza dwie dziedziny współczesnej nauki. To jest psychologia zwierząt. W Polsce takim dobrym specjalistą jest profesor Maciej Trojan na Uniwersytecie Warszawskim. Sporo z nim korespondowałem. Udało mi się zamówić od niego całkiem dobry, przeglądowy artykuł do Etosa, a później jeszcze konferencję na ten temat urządzałem chyba w 2016 roku, także i też był na niej ze swoimi doktorantkami w miłym zespole. No właśnie, więc ja się nie czuję specjalistą od psychologii zwierząt, ale korzystając właśnie z jego publikacji, ale też z publikacji Fransa de Valsa, to jest Amerykanin, ale chyba jest taka jego książka przetłumaczona na polski i wydana przez Copernicus Center, Bystre zwierzę. Otóż Wals uprawia kognitywistykę ewolucyjną. I krótko, co my możemy wiedzieć o zwierzętach? Otóż możemy wiedzieć znacznie więcej, jeśli z Kartezjuszem zgodzimy się, że dusza to umysł, choć oczywiście to jest teza dyskusyjna, ponieważ jest jakaś cząstka prawdy w tych starogreckich, a także chrześcijańskich twierdzeniach, że dusza jest czynnikiem ożywiającym i że właśnie myślenie, działalność intelektualna jest przejawem życia. Właśnie to jest mówimy życie intelektualne, życie duchowe, ale zwykle w języku potocznym troszeczkę jakby tutaj znaczenie staramy się uściślać, że to nie jest takie samo życie, jak życie roślin, zwierząt. Z Arystotelesem też nie jest tak prosto, bo w Etyce Nikomachejskiej, kiedy mówi o drogach do szczęścia, powiada, że najbardziej do szczęścia prowadzi, i proszę nie czytać go po polsku, bo tłumaczka strasznie tam nakłamała, ale proszę czytać po grecku. Mianowicie bios teoretikos, czyli życie umysłowe. Teoria to jest to, co umysł robi. A więc życie filozofa, to, co robi filozof, zajęcia filozofa i to, co go uszczęśliwia, to jest bios, to jest życie. Takie same życie, właśnie, więc to jest pewna, wydaje mi się, że trzeba bronić i że są na to też przesłanki racjonalno-empiryczne, mianowicie jedność życia ludzkiego. Dlaczego życie umysłowe miałoby być życiem w cudzysłowie w stosunku do procesów trawiennych, które uznamy za część całego tego, że tak powiem, obrotu wegetatywnego w człowieku. Po prostu mamy różne warstwy życia. To jest też w ogóle ciekawe, że Scheller, o którym jeszcze kilka zdań, Max Scheller, że on miał taką koncepcję warstwową
bytu ludzkiego i że tych warstw w człowieku wychodziło mu więcej niż tylko dusza i ciało. No ale wróćmy właśnie do tej zawężającej, może precyzującej nawet z pewnego punktu widzenia kartezjańskiej koncepcji duszy jako umysłu. To w świetle psychologii zwierząt i kognitywistyki ewolucyjnej trzeba powiedzieć, że zwierzęta, uwaga, nie wszystkie, niektóre, bo nie u wszystkich się to stwierdza, mają umysł. I teraz tak, z psychologii tej zwierząt wiemy, że jak to wiemy? Ano wiemy właśnie w ten sposób, ponieważ psychologowie muszą sprowokować doświadczenie. Z potocznych obserwacji to można zaobserwować tylko tyle, co mnie się kiedyś udało zaobserwować. Już nie mieszkam tam, gdzie mieszkałem przed 15 laty. I naprzeciwko, ja wtedy mieszkałem w seminarium duchownym w Lublinie, które jest na takim wzgórzu, a naprzeciwko jest ulica Misjonarska i tam mieszkał ogrodnik, który miał psa, o właśnie, pies ogrodnika. I pies, i kiedyś nie mogłem właśnie, no, o tobie mowa, nie mogłem uwierzyć temu, co na własne oczy widziałem. Sroki, których też tam było dużo, bo pewnie dobrze się czuły w sadzie ogrodnika, to jest w ogóle taka idyliczna dzielnica, wychodzi się ze śródmieścia i same sady i ogrody, słowiki tam pięknie śpiewały. I któregoś dnia widzę, że sroki ogłupiły psa. On miał tam swoje jakieś miski. Otóż jedna siadła mu na ogonie, a on zaczął za nią biegać, a one po kolei nakarmiły się z jego miski, ale co więcej, zmieniały się i ciągle miał jakąś srokę na ogonie. No, no ja to widziałem na własne oczy, opowiadałem nawet w Radiu Lublin przy jakiejś okazji to sprzedałem. To było przy innej okazji, że zaprosiłem się do takiej audycji patrząc z okna i to znaczy zaproszono mnie, nie tyle, że ja się zaprosiłem, ale wcześniej to opowiedziałem. W każdym razie no, to są obserwacje, które mogą się przydarzyć i mogą się nie przydarzyć. Natomiast psychologowie robią to metodycznie i wypracowano trzy takie metody badania zwierząt. Pierwsza metoda to jest teoria umysłu, która polega na tym, że zwierzę w stosunku do, przede wszystkim do przedstawicieli swojego gatunku zachowują się tak, jest pewien system komunikacji, o języku pewnie trudno mówić, ale jest system komunikacji wewnątrzgatunkowej, a to zakłada, że jest tu założenie, że no, jedna krowa, za przeproszeniem, do drugiej krowy zwraca się, jakby zakładała, że jedna ma umysł i druga ma umysł. Dlatego to się nazywa teorią umysłu. I robiono szereg eksperymentów. Najbardziej to się potwierdza na gatunku, który się nazywa Rattus norvegicus, czyli szczur norweski. Nie wiem, czym się różni szczur norweski od innych szczurów europejskich, ale ten ponoć jest najbardziej bystry i najbardziej sobie radzi. I na nim się właśnie ta koncepcja teorii umysłu najbardziej weryfikuje. Druga taka metoda to jest mianowicie badania dotyczące tak zwanych mentalnych podróży w czasie. Otóż to dawano, pokazywano ptakom, ponoć właśnie krukowate są pod tym względem bardzo zaawansowane w sprawnościach, no nie bójmy się powiedzieć, umysłowych. Mianowicie podawano im pokarm, później go i pokazywano, gdzie się zakopuje
i gdzieś tam na ileś godzin, na 12, na 24, właśnie w różnych sekwencjach czasowych. I większość z nich potrafiło odnaleźć pokarm tam, gdzie został zakopany. Czyli, no bo oczywiście mogłaby istnieć pamięć epizodyczna związana z epizodem, ale tutaj okazuje się, że to jest trwalsze zjawisko. A poza tym u naczelnych to z pamięcią mamy jeszcze poważniejszą sprawę, ponieważ niektóre z nich to, czego się nauczą w swoim życiu indywidualnym, są w stanie także przekazywać potomstwu. Więc mamy coś w rodzaju jakby no, takiej protoszkoły szympansów. To szympansy i bonobo chyba mają takie zdolności. No i wreszcie test lustra, w którym zwierzęta siebie rozpoznają. No właśnie ciekawe, jakby Luna pewnie widziała siebie w lustrze, bo to zwykle w domach mamy lustra i psy też należą do tych gatunków, które siebie rozpoznają. Z tym, że rzecz, z punktu widzenia biologii, przepraszam, nie biologii, tylko kognitywistyki ewolucyjnej, przyjmuje się taki pogląd, że w zasadzie nie można mówić o jednym umyśle zwierzęcym, ani też mówić o tym, że umysł zwierzęcy i ludzki jest taki sam, że wiele wskazuje na to, że są umysły o różnej strukturze i to jest ciekawe właśnie, ta wielość umysłów. Wracając jeszcze do psychologów, to zwłaszcza te badania na naczelnych, czyli na tych małpach człekokształtnych, potwierdzają, że małpy człekokształtne osiągają rozwój półtorarocznego dziecka, maksimum dwuletniego dziecka, więc to jest ten górny pułap ich rozwoju. No ale to wszystko wskazywałoby na to, że mają umysł. I teraz mamy problem ontologiczny, proszę Państwa, zanim przejdziemy do problemu etycznego. Problem ontologiczny jest taki, że oczywiście to przyczyniło się chrześcijaństwo i myśl nowożytna, greccy w tym nie maczali palców, że byty podzielono na byty osobowe i nieosobowe, na rzeczy i osoby. Robert Szpejman całą teorię osoby zbudował na różnicy pomiędzy dwoma zaimkami: ktoś i coś. Ja zwykle na wykładzie mówię, że teraz będzie o ktośiu i o cosiu. No właśnie, o pewnych istotach mówimy, że są właśnie czymś, a o osobach, zgodnie z wiarą chrześcijańską, o Bogu, aniołach i ludziach, mówimy, że są kimś. I teraz, gdzie tu w tej ontologii znajduje się zwierzę? Ani coś, ani ktoś. W związku z tym moja propozycja, ciekawe co by na to powiedział profesor Kleszcz, bo on się ontologią sporo zajmował, mianowicie propozycja taka, że jeśli możemy mówić na gruncie nauki o różnorodności umysłów, to w ontologii można mówić o różnorodności podmiotów. Są podmioty osobowe, właśnie osoby, i są podmioty nieosobowe, ale podmioty. I tutaj z wielkim uznaniem odnoszę się do Maxa Schellera. On w ostatnim swoim dziele, trudno je odnaleźć w jego polskich pismach, bo wydawca i tłumacz włożył tylko pewną część tego dzieła, ale ta, o którą mi chodzi, została przetłumaczona do pism z antropologii
Tłumaczem jest Adam Węgrzecki, zresztą świetny filozof i dobrze przetłumaczył Schellera. Otóż w ostatnim dziele Schellera o miejscu człowieka w kosmosie, Die Stellung des Menschen im Kosmos, zaczyna oczywiście od opisu położenia zwierząt. I tam głosi pogląd, że zwierzęta mają cel same w sobie. Schellera jest to ostrożny, bo o krok można by powiedzieć, idąc za tym stwierdzeniem, że zwierzęta są osobami, ponieważ cel sam w sobie to jest kantowska definicja osoby. Tak właśnie Kant formułuje imperatyw kategoryczny. Traktuj człowieczeństwo we własnej osobie, w każdej innej, jako cel sam w sobie, nigdy tylko jako środek. No ale Scheller właśnie zwraca uwagę na to, że zwierzęta mają cel sam w sobie, bo są obdarzone podmiotowością. Scheller swoje dzieło, to była ostatnia jego książka, opublikował krótko przed śmiercią w 1928 roku i korzystał dopiero z początków psychologii zwierząt, ale tam jest bardzo dużo takiego materiału, który był dostępny już na początku XX wieku. I między innymi przypisuje zwierzętom takie funkcje intelektualne jak pamięć, jak także inteligencję praktyczną, czyli nie teoretyczną, nie abstrakcyjną, tylko inteligencję praktyczną. Więc rzeczywiście można by powiedzieć, że Scheller, ponieważ on się odnosił do rzeczywistości, jak na fenomenologa przystało, więc nie tkwił w schematach teoretycznych, w tym przypadku ontologicznych, tylko mówi, no przyjrzyjmy się samej rzeczywistości. No, wiemy to z nauki empirycznej, z psychologii, że zwierzęta są bardziej nam podobne niż ta dawniejsza ontologia chciałaby je widzieć jako całkowicie odizolowane od człowieka, jako istoty nierozumne. Owszem, istoty rozumne, tylko na pewnym właściwym sobie niższym stopniu rozumności. No i stąd myślę, że jest zupełnie uzasadnione już w sensie etycznym mówić o zwierzętach jako o naszych braciach, dostrzegając właśnie to pokrewieństwo. Z punktu widzenia chrześcijańskiego, no pokrewieństwo wszystkich istot stworzonych, więc w ogóle no z całym wszechświatem jesteśmy spokrewnieni, jeśli Bóg stworzył wszystko, co istnieje. Oczywiście wszystko we własnym porządku. Ja dość sporo zajmowałem się myślą takiego włoskiego filozofa, teologa Antonia Rosminiego i on podjął debatę z Kantem. W ogóle u Rosminiego mamy pierwszą w myśli katolickiej recepcję Kanta, krytyczną, ale bardzo życzliwą, choć w pewnych punktach krytyczną. I Rosmini twierdzi, że u Kanta personalis jest przesadny. Bo prawo moralne nakazuje traktować nie tylko osoby, ale Rosmini powiada, prawo moralne nakazuje uznawać, tam jest pojęcie riconoscimento del essere secondo il suo ordine, a więc należy, moralność polega na uznaniu prawdy o bycie zgodnie z jego porządkiem, a więc cokolwiek istnieje, jest
adresatem naszej moralnej odpowiedzialności. Tymczasem właśnie ten kantowski personalizm, ale także i w chrześcijańskim personalizmie jest ta tendencja do zawężania adresata powinności moralnej do człowieka. W ogóle w myśli ludzkiej to jest wszystko bardzo przedziwne, bo z jednej strony może być błąd, a z drugiej strony genialne odkrycia. I tak jest z utylitaryzmem. Ja uważam, że utylitaryzm oczywiście chybia, jeśli chodzi o sposób określania normy moralności, czyli tego, dzięki czemu czyn jest moralnie słuszny. Według utylitarystów przesądza o tym rachunek zysków, jeśli jest on pozytywny, jeśli skutki pozytywne przeważają nad negatywnymi, no ale w ten sposób można w zasadzie wszystko, co się zechce, usprawiedliwić. Tu jest i dlatego sami utylitaryści w pewnym momencie zaczęli mówić, no to trzeba odróżniać utylitaryzm reguł jako reguł ewaluacji działania od utylitaryzmu czynu, no bo nie można według tej zasady postępować, więc tu jest pewien problem wewnętrzny w utylitaryzmie. Ale z drugiej strony, to właśnie utylitaryści wprowadzili zasadę respektowania zwierząt. I odczytywałem właśnie w związku z moim wykładem, o którym Państwu powiedziałem nie tak dawno na nowo, utylitaryzm Mila, i on tam wprost mówi, że w tej jego zasadzie rozszerzania użyteczności chodzi o to, żeby ją rozszerzać dla ludzi i dla wszystkich stworzeń. Więc to jest bardzo. A dlaczego ludzie i wszystkie stworzenia znajdują się w tej samej kategorii? No bo utylitaryści mają tylko jedno kryterium oceny użyteczności, mianowicie przyjemność i przykrość. To już Bentham bardzo wyraźnie mówi, że dobre jest to, co jest przyjemne, a złe jest to, co jest przykre. Ale to właśnie utylitaryści dzięki temu kryterium przyjemności i przykrości byli w stanie zauważyć, że zadaje się zwierzętom straszliwe cierpienia. I stąd nic dziwnego, że właśnie najpierw to utylitaryści zaczęli zajmować się etyką zwierząt. Ja kilka lat temu napisałem, właśnie kiedy miałem okazję występować w Yale, taki artykuł Why Personalist, to znaczy później opublikowany jako artykuł Why Does Personalist Turn Towards Animal Ethics? Dlaczego personalizm zwraca się w kierunku etyki zwierząt? No właśnie dlatego, że adresatem powinności moralnej i wyznacznikiem słuszności naszego działania są nie tylko istoty ludzkie, ale całość istnienia, a tym bardziej istoty, które zgodnie z tą wiedzą, której dostarcza nam dzisiaj nauka, no są nam bliższe niż mogłoby się wydawać. Mają przejawy życia umysłowego, a poza tym gdyby ktoś chciał negować istnienie życia umysłowego zwierząt, to jesteśmy ze zwierzętami. Właśnie to, na co zwracali uwagę utylitaryści, spokrewnieni poprzez zdolność odczuwania bólu i zdolność przeżywania cierpienia. Więc to już wystarcza, żeby właśnie rozwijać troskę o zwierzęta. I nie wchodzę tu oczywiście, bo to byłby drugi wykład, więc tylko w odpowiedzi na pytanie, co im jesteśmy winni, troskę, szacunek, miłość i oszczędzanie niepotrzebnych cierpień. Ale no, przyjmuje jakąś różnicę pomiędzy podmiotowością ludzką a podmiotowością zwierzęcą. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i bardzo proszę, otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zadać pytania, skomentować, coś powiedzieć ciekawego?
podyskutować. Bardzo proszę, profesor Ostrowski. Panie profesorze, ja może przytoczę najpierw taką anegdotę. Kiedyś tłumaczyłem takiego austriackiego pisarza Herberta Bergera, który napisał szereg jednaktówek. Byłem wtedy w Wiedniu, to było połowa lat 90. Rozmawialiśmy w kontekście tego tłumaczenia o teatrze. I on szalone znaczenie przywiązywał do Leibnica. Uważał, że na przykład dla aktora bardzo istotne jest to pojęcie monady, ponieważ rola aktorska jest taką stworzeniem takiej iluzji, że oto mam jakiś zamknięty, skończony świat, który w jakiś czas trwa, a potem zanika. Od tego przeszła dyskusja na to, iż rzeczywistość jest po prostu zróżnicowaniem ciągłej substancji, czyli istnieją istoty, które mają tej substancji mniej, istnieją istoty, które mają tej substancji więcej. Całość zamyka się oczywiście w pojęciu Boga i pojawia się taka hierarchia istot. Berger to w ten sposób interpretował, że na przykład kamień jest, ma mniej substancji niż jakaś żywa istota. Z kolei same te istoty mają same w sobie mniej lub więcej substancji. Wyżej oczywiście stoi człowiek, czyli zwierzęta różniłyby się od człowieka jedynie no, ilością tej boskiej substancji, którą zawierają. Całość byłaby ciągłością substancji. Chciałem bardzo skorzystać z tej okazji, że pan profesor jest, i zapytać, co pan o tym sądzi, bo to mnie bardzo osobiście inspirowało w kontekście Habsburgów, ponieważ były to czasy, w której w Polsce po prostu inaczej patrzono na społeczeństwo. Społeczeństwo składa się w związku z tym z istot, rozumując analogicznie, po prostu hierarchicznie, co do substancji ułożonych w pewnym boskim porządku. Zwierzęta miałyby też swoje miejsce w tym boskim porządku. Czy pan akceptowałby tego rodzaju argumentację? Tak, ja mam pewien zasadniczy kłopot zarówno z Leibnizem, jak i ze Spinozą, mianowicie z monizmem. To znaczy, to jest u Leibnica dość, że tak powiem, inteligentny i chytry monizm, bo jest jedna substancja, no ale w tej substancji są te modyfikacje. Natomiast ja myślę, że bardziej chyba skłaniam się do myślenia o rzeczywistości jako pluralistycznej, a nie monistycznej. Przede wszystkim już w pewnym fragmencie wykładu powiedziałem, że zwierzęta i ludzie znajdują się po tej samej stronie, czyli po stronie stworzeń, istot przygodnych, kontyngentnych, stworzonych. Natomiast Bóg jest źródłem istnienia i jest transcendentny. Ja wiem, że ciągle ten problem relacji Boga i świata wraca. On wrócił także w filozofii procesu Whiteheada, także w tych różnych filozofiach po-whiteheadowskich, no bo jest. On jest także i u Rosminiego, którego wspominałem. Jego zresztą ogłoszono heretykiem za to, chociaż niedokładnie zbadano, co on myślał. Mianowicie on był autorem teozofii, takiego ostatniego swojego dzieła, i oskarżono go o rodzaj panteizmu i ontologizmu. On akurat te poglądy zwalczał, ale stawiał sobie pytanie o obecność pierwiastka boskiego w stworzeniu. To jest właśnie ten problem, ale sądzę, że te, mianowicie poza tym nie byłbym tak bardzo przywiązany ani do Spinozy, ani do Leibnica, bo to, mianowicie to są stare koncepcje, gdzie no, nauka była dopiero w powijakach, ta nowoczesna nauka, poza tym ona była. Natomiast raczej dzisiaj myślę, że wiedza naukowa skłania nas do
przyjmowania ontologicznego pluralizmu. No, ale pozostaje problem relacji pomiędzy Bogiem a stworzeniem innej niż deistyczna, bo deistyczna bardzo sobie ułatwiała w ten sposób, że Bóg stworzył świat, jak to Pascal mówi, że nie daruje, nie mogę darować Kartezjuszowi tego, że kazał Panu Bogu kopnąć jak szczutka, to Bojtak przetłumaczył, czyli jak jakąś kukiełkę pchnąć, wyrzucić na scenę i już go nie ma, nie interesuje się. Więc deizm nie podtrzymuje żadnej tutaj relacji między Bogiem a człowiekiem. Są te teologiczne koncepcje creatio continua, czyli ciągłego stwarzania, także tejardowska wizja całości, ona jakoś wychodziła ku potrzebie integrowania wiedzy. Dla mnie dość przekonujące jest to, co głosi ksiądz Michał Heller. Mianowicie, że konieczna jest unifikacja wiedzy, ale podmiotowa, nie przedmiotowa, bo mianowicie podmiotowa polegająca na tym, że racjonalny podmiot mający jako takie rozeznanie w różnych dziedzinach wiedzy naukowej, humanistycznej, teologicznej, filozoficznej jest w stanie zbudować sobie spójną wizję, ale ona jest podmiotowa. Natomiast budowanie takich hybryd filozoficzno-naukowych, jak na przykład u Whiteheada czy u Teilharda, jest trudne do krytycznej weryfikacji. To są bardzo piękne wizje. Także Leibniza zostawiłbym gdzieś tam już jednak w przeszłości. Natomiast Leibnizowi na pewno zawdzięczamy jedno. To pytanie, dlaczego coś bardziej jest, aniżeli nie jest. To jest rzeczywiście już dla tego jednego zdania opłaciło się, że tak powiem, Leibnizowi myśleć. Bardzo proszę. Dziękuję. Książę profesorze, bardzo dziękuję za niezwykle interesujący i niezwykle inspirujący do współmyślenia wykład. I jeśli wolno będzie, to chciałbym zwrócić tylko uwagę na dwa takie wątki, które mi się pojawiły w głowie, gdy słuchałem. Jeden wątek to byłby problem myślenia o podmiocie etycznym czy podmiocie moralności w kategoriach etyki obowiązku. To jest jedna z kilku klasycznych. Otóż wydaje mi się, że to jest taka dość ekskluzywna koncepcja i krzywdząca, tak redukująca to myślenie w sposób, wydaje mi się, nieuprawomocniony. Najkrócej mówiąc, tutaj te argumenty pojawiały się wielokrotnie, zwłaszcza w dyskusji z Singerem. Zwierzęta nie mają obowiązków, w związku z tym nie można ich rozliczać z podmiotowości, nie można ich traktować jako podmioty, w jakim w najmniejszym nawet stopniu podmioty moralne. Jeśli delfin uratował tonącego chłopca, to jest to wzruszające, ale jeśli inny delfin, równie inteligentny, tego nie zrobił, to go nie oskarżamy, to tylko zwierzę, prawda? Mimo wessak. Wydaje mi się, jest to myślenie takie typowo chyba ontyczne czy ontologiczne, ale dość nie mało owocne. Bardziej ciekawa jest dla mnie koncepcja, która się pojawia, która jakoś tak patronuje myśli dialogicznej. Ta koncepcja może nie jest ortodoksyjna, nie koresponduje bezpośrednio może z ortodoksją chrześcijańską. Mam nadzieję, że nie zostanę posądzony o apostazję, jeśli się przyznam do sympatyzowania z tą koncepcją, ani nie narażę się na jakieś kary kościele. Tak. Bo tutaj mam na myśli na przykład Abrahama Joshua Heschela, u którego pojawia się taka ciekawa dystynkcja.
human being i being human. Pierwsze to jest określenie człowieka w kategoriach bytu. I tutaj niewątpliwie chodzi bardziej o człowieka, aniżeli o osobę. Natomiast drugie to jest określenie człowieka w kategoriach bycia ludzkim. Pierwsze jest opisowe, drugie jest normatywne. No ktoś powie, a czy nie można normatywnością uzupełnić opisu? Nie bardzo, ponieważ jeżeli ja mam pewne zadania jako człowiek postawione przede mną przez Stwórcę, który mnie stworzył jako człowieka, ale również jako osobę ludzką, to wcale nie znaczy, że ja te zadania realizuję. Jestem przecież wolny i odpowiedzialny. W związku z tym, jeśli nawet w sposób bardzo drastyczny uchybiam tej swojej powinności, tym zadaniom, nie przestaję być człowiekiem. Człowiekiem jestem na mocy konieczności biologicznej, wzbogaconej kontekstem kulturowym dodatkowo. Natomiast osobą bywam. Nie wtedy, kiedy jem zupę albo kiedy śpię, tylko wtedy, kiedy odnoszę się do swojej egzystencji w sposób właśnie świadomy godności, jaka przysługuje mi nie tylko i niekoniecznie z powodu tego, że jestem rozumny, ale z powodu tego, że mogę coś z tą rozumnością zrobić. Mogę ją w przestrzeni, powiedzmy, tej użycia praktycznego, mówiąc za Kantem, uruchomić. To zrobił człowiek, po którym się najmniej tego spodziewaliśmy. Biblijny Samarytanin, prawda, w 10 rozdziale Ewangelii Łukasza. Kapłan i Lewita nie zostali potępieni. Natomiast oni po prostu jakby nie, w tym momencie nie wykorzystali swojej szansy. Trudno powiedzieć, spekulować, te spekulacje są w wielu tekstach, prawda, dlaczego to zrobili, czy to w ogóle nie jest aby jakiś złośliwy przykład i tak dalej, jak to Żydzi uważają na przykład niektórzy. Natomiast tu nie ma mowy o żadnej złośliwości, tu jest wprost przeciwnie, niezwykle trafna diagnoza tego, jak człowiek jest w stanie stawać się bliźnim, czyli jakby kwintesencją bycia osobą, bo jest chyba pewna bliskość między byciem bliźnim, a byciem osobą. Jednego i drugiego nie można zobaczyć droga epistemiczna tu jest jak gdyby niedostępna. Nie ma żadnego mikroskopu, przez człowieka można zobaczyć, ale na każdym etapie, na etapie gamet, na etapie zygoty, na etapie płodu, na etapie człowieka, który się urodził i tak dalej. Natomiast... na ludzkie możemy obejrzeć. Słucham? Czyli całe DNA ludzkie. Oczywiście, oczywiście i manipulować nawet. Natomiast inżynieria cała jest. Natomiast bliźniego, to znaczy droga do bliźniego jest kompletnie inna. Zresztą to wybrzmiało w sposób bardzo wyraźny w tym rezonansie na pytanie, kto jest moim bliźnim. Pytanie bardzo zasadne, bo przecież ten człowiek chciał wiedzieć, komu jestem winien jakąś tam szmytę i tak dalej. No po prostu są pewne priorytety, czy pewne ulgowe sposoby traktowania bliźniego, których no nie muszę stosować w stosunku do ludzi, którzy są obcy, to znaczy spoza mojego kręgu kulturowego, etnicznego i tak dalej. Natomiast odpowiedź, jak wiadomo, jest ciekawa, bo wskazuje na to, że drogą do bliźniego jest osobiste, egzystencjalne, nie tylko intelektualne zaangażowanie manifestujące się poprzez czyn, którym daje świadectwo, ale właśnie poprzez siebie. Ja staję się bliźnim i dopiero wtedy w świetle tego mojego bycia bliźnim, jak pisze w Jezusie z Nazaretu Benedykt XVI, dopiero ujawnia mi się jako bliźni. Nie ma innej drogi do bliźniego. I teraz można by powiedzieć, że również to jakoś tak ma zastosowanie w bywaniu osobą. Osoba, która, ksiądz profesor wspomniał o Schellerze, on jest taki chyba trochę bliższy, chociaż różne są poglądy na ten temat, ale większość chyba autorów uważa, że ja nie mam zdania na ten temat, ale uważa, że jednak jest bliższy takiej relacjonistycznej koncepcji osoby, aniżeli substancjalistycznej. Natomiast w tym wracam jeszcze do Heschela. Otóż on stwierdza coś bardzo dobitnego. Twierdzi bowiem, że przeświadczenie jakoby
bycie ludzkim, czyli ta normatywność jest czymś, co jest faktem towarzyszącym faktowi bycia człowiekiem, jest bardzo niebezpieczną iluzją. A więc człowiek jest nie tylko człowiekiem, ale jest również, jak gdyby, jak pisze właśnie tam Heschel, to bycie bliźnim jest celem i osiągnięciem. To jest takie określenie antropologiczne, można jeszcze dodać, można to takie teologiczne określenie, że jest to również zadaniem człowieka, bywanie bliźnim. Ile, kiedy? Quantum satis, ani 7, ani 77, tylko po prostu wtedy, kiedy czuje się, no właśnie, zagadnięty, a więc czuje się w sytuacji tego, kto musi stawić czoła tej relacyjności, która mnie wyrywa z tej rutyny, prawda, wocu umcu, prawda, tylko to jest ta relacyjność, która jest zawsze niepowtarzalna. To nie jest relacyjność, która jest legitymizowana tym, że skoro to jest człowiek, homo sapiens, no to jesteś mówien to, a to nie jest homo sapiens, no to coś innego. To nie można w ten sposób betarować. I właśnie mi się podoba taka żywa interpretacja tych zagadnień podmiotowości etycznej człowieka. Nie wiem, czy ksiądz profesor by się zgodził z tym, że to jest interesujące z powodu tego, że nie jest jakoś limitowane zamkniętą teorią, tylko jest właśnie zadaniem z jednej strony uniwersalnym, a z drugiej strony osobiście skierowanym do każdego. Właśnie u Szpejmana jest ta liczba mnoga osoby, ale mimo, że tam jest liczba mnoga, to jednak te osoby składają się z jednostek osobowych, to znaczy każdy bez tych jednostek osobowych nie byłoby osób. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Tu było szereg problemów i nie sposób o wszystkich dyskutować. Ja się odniosę tylko do kwestii bliźniego, bo rzeczywiście tutaj wydaje mi się, że to jest rdzeń moralności, ale nie tylko chrześcijańskiej moralności. Proszę zwrócić uwagę na to, że w jakim to jest kontekście. Jezus zwykle się posługiwał metodą rabiniczną, to znaczy jak pyta go wcześniej uczony w piśmie, który ma problem z przykazaniami, no bo ich było 600, chyba 13, które jest najważniejsze, to Jezus co robi? Pyta go, co czytasz? Co czytasz w Torze? No i oczywiście właśnie w polskich tłumaczeniach gdzieś jest pominięte Szma Izraelu. Tam jest dokładnie cytat z Księgi Powtórzonego Prawa. Jezus mówi, że dobrze odpowiedziałeś. I potem jest pytanie, a kto jest moim bliźnim? I tu już nie mamy tego argumentu skrypturystycznego z pisma, tylko z doświadczenia. Więc w tym sensie to nie jest tylko rdzeń moralności chrześcijańskiej, to jest w ogóle rdzeń moralności, wrażliwość na drugiego. Bo sens jest taki, że bliźnim jest każdy, a zwłaszcza ten, który znajduje się w potrzebie. Teraz postawmy sobie prowokacyjne pytanie, czy pies może być bliźnim? No. Z punktu widzenia tej klasycznej ontologii, gdzie mamy ścisły podział na ktoś i coś, no nie, dlatego że... Ale kiedy zwrócimy uwagę na to, że właśnie... Dlatego tak doceniam intuicję świętego Franciszka, który mówił o braciach i siostrach, o mniejszych braciach. Bardzo zresztą precyzyjnie tutaj Franciszek się wyraża. Więc myślę, że dokładnie doświadczenie moralne w stosunku do człowieka i do zwierząt jest bardzo podobne. Choć oczywiście inna może być treść
tego, co powinienem. Także w stosunku do człowieka zawsze ta treść zależy od kontekstu, co i kiedy, komu powinienem. Ale ten Samarytanin wzruszył się jego nieszczęściem. Przejął się jego nieszczęściem. Zechciał uczestniczyć w jego losie, bo przestał... Najprawdopodobniej był to kupiec, więc powinien był się zajmować, no nie trzeba współczesnych teoretyków kapitalizmu, żeby twierdzić, że najważniejszą sprawą, jaką ma kupiec w swoim życiu, to jest przynoszenie zysku dla swojego przedsiębiorstwa. A on tymczasem zatrzymuje się, zawozi go do gospody, mówi, że jak trzeba będzie coś uregulować, to on to zrobi. Uczestniczy w jego losie. Otóż, więc moralność, której adresatami są ludzie i akt moralny, którego adresatami są zwierzęta, jest w zasadzie ta sama. Jest przejęcie się losem tej oto innej żywej istoty, zwłaszcza wobec cierpienia, wobec nieszczęścia. I tu właśnie ja się zgodzę, że trzeba zresztą chyba to jakoś zaznaczałem, ale nie było okazji tego jakoś rozwinąć jeszcze, dlatego dziękuję za ten komentarz. Mianowicie no, trzeba jednak korygować Kanta zarówno w dwóch aspektach, że etyka obowiązku odnosi się tylko do osób ludzkich, a powtórę, że jest ona tylko etyką obowiązku. Właśnie Kant za bardzo zawęził doświadczenie moralne. Proszę mi się mówić, Szubeczko. U Kanta chyba też brzmiewa ta motywacja, to znaczy można by w uproszczeniu powiedzieć, że powodem etyki jestem ja, a nie ty. Dobra wola. I zwykle tak jest, właśnie dlatego wszystkie teorie są jakoś zawodne, bo one coś wyjaśniają. Kant świetnie poradził sobie z utylitaryzmem i z tym, że to przedmiot, cel mojego działania ma stanowić o dobru. Kant powiada, nie, motywacja, dobra wola. No, ale Kant jednocześnie, Kant nawet mówi, że jak ktoś działa zgodnie z obowiązkiem, to nie wystarczy, bo musi działać jeszcze z motywu obowiązku, więc Kant niewątpliwie chciał, że tak powiem, ten aspekt normatywny podkreślić, ale wyrzucił szereg innych rzeczy, które przede wszystkim no, wyrzucił wartość, to co nas porusza, to co nas motywuje. No, słusznie Scheler mówił, że to jest sucha etyka i nie dla ludzi. Jeśli można ostatnie zdanie. Otóż u Bubera pojawia się taka kwestia no, stawania się człowiekiem i funkcjonowania jako człowiek na poziomie osobowym. To jest często mylone, a to nie jest to samo. Ale właśnie, gdyby zwrócić uwagę na tę drugą sprawę, na to, gdzie szukać partnerów osobowych, a czy osobnych, właśnie nie będących osobami, ale traktowanych tak jak quasi osobowo, to on mówi o trzech sferach. W sferze najbardziej naturalnej wśród ludzi my jesteśmy najbardziej podobni do siebie jako w swoich rolach, prawda, czy w swoim postrzeganiu moralności. Druga sfera to jest sfera przedproża, jak ją nazywa, a więc właśnie to jest świat zwierząt i nie tylko zwierząt, jakichś takich bytów animalnych, prawda, niższych w sensie stopnia złożoności niż człowiek. No i trzecia sfera to jest sfera istności duchowych, tam są też artefakty kulturowe, jakieś takie dziwne rzeczy, ale to znaczy, że ta duchowość po niemiecku rozumiana, dlatego to różne rzeczy tam się pojawiają. Natomiast można by powiedzieć przewrotnie, że najważniejszym poligonem, czy jak gdyby tą przestrzenią, w której sprawdzian moralności jest najbardziej wiarygodny, to jest właśnie stosunek do zwierząt. Bo nawet poganie są, żeby sparafrazować myśl Jezusa,
spolegliwi w cudzysłowie w stosunku do innych ludzi, natomiast do zwierząt. Nie, oni już odebrali nagrodę, bo spodziewają się tego, że ten człowiek jutro będzie w stosunku do mnie uprzejmy i przydatny. Natomiast zwierzę nie. Miałem kolegę, który miał głośnego psa, ja mu kiełbasę dałem. Słuchaj, jest to szkoda tej kiełbasy. On ciebie nie ugryzie, a poza tym on ma słabą pamięć. Jutro, gdyby miał zareagować, to i tak po swojemu zareaguje. Nie całkiem prawda, że ma słabą pamięć. Zależy. Właśnie. Bardzo proszę. Chciałem powiedzieć właśnie w kontrargumencie. Mianowicie znajoma mi opowiadała, mieszkała w domku, miała w kuchni lodówkę, która drzwi się tak łatwo otwierały i miała kotkę, która miała kocięta. I któregoś dnia wraca z pracy, wchodzi i zamarła. Kotka siedzi przed lodówką, wokół niej siedzą kocięta, a ona łapką od dołu otwiera lodówkę. Pokazuje, w jaki sposób otworzyć lodówkę. Śmiała się sama do siebie. A jeżeli można powiedzieć jeszcze jedną rzecz, to chciałem, przypomniał mi się w ramach wykładu żart rysunkowy Lengrena sprzed wielu, wielu, wielu lat. Na rysunku są dwie świnie. Jedna mówi do drugiej: nie bądźże człowiekiem, pożycz do jutra dwa kartofle. No właśnie, to jest ten niewdzięczny los świni, że zwykle się ją pozbawia cech ludzkich. Czy ktoś z Państwa... Ale człowiekowi się przypisuje cechy właśnie świni. Bardzo proszę, profesor. Ja chciałem nawiązać trochę do tego dobrego Samarytanina, bo moją obsesją jest taka rycina Rembrandta, Dobry Samarytanin, tak. W którym, na której to rycinie jest przedstawiony pies na pierwszym planie, na drugim planie jest Dobry Samarytanin, który daje pieniądze gospodarzowi. I słudzy zdejmują z konia rannego. Natomiast ten Dobry Samarytanin głównie daje pieniądze. Natomiast na pierwszym planie jest, i to jest skandalizujące w wielu komentarzach, jest pies, który na dodatek defekuje. O tym świadczy jego postawa. Oczywiście to jest kwestia rannego, który jest prawdopodobnie nieprzytomny, być może. Tutaj ksiądz profesor powiedział, że Dobry Samarytanin wzruszył się, ale tu jest coś więcej, bo to jest wzruszenie się i akcja. I akcja, tak, tak. No ale w tekście Ewangelii na początku tak, wzruszył tak, tak, się. Tak, tak, tak. Na początku się wzruszył, oczywiście tak. Zlitował się, tak. ale potem jest oczywiście cały szereg działania, tak. Prawda? Tak, czyli oczywiście. Jakby przemiana w ciało. Tak, tak. I to jest właśnie coś, co jest dla mnie obsesją. W tym sensie, że ten pies, który defekuje, on zwraca uwagę na taką cielesność cierpienia, na cielesność opieki nad chorym, pielęgnacji i tak dalej, i tak dalej. I to jest coś, dlatego z wielką przyjemnością wysłuchałem odniesienia do De Valsa, który pisze o empatii, oczywiście sporo w kontekście zwierząt. Oczywiście Mill także w innych kontekstach, w kontekście wolności mówi o krzywdzie innego. On oczywiście mówi to w kontekście wolności słowa, ale ta krzywda innego to jest też... Tak, ale o krzywdzie zwierząt wprost w utylitaryzmie mówi. Ja to akurat dwa tygodnie temu sprawdziłem, bo czytałem cały utylitaryzm od lat studenckich po raz drugi. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze? Proszę bardzo. Ja się przedstawię, jestem prawnikiem. Przepraszam, że z tego filozoficznego poziomu przejdę do takiej codzienności. Kiedy moja 60 lat ode mnie młodsza wnuczka, mój babciu, kiedy ja podaję jakieś mięso,
Ty wiesz, że to było zwierzątko, że miało mamusię albo dzieci. Znaczy jest pytanie ocenne z punktu widzenia księdza, profesora. Oczywiście ja już przyjęłam to, że ta ośmiolatka jest wegetarianką i mięsa nie je. Ale no generalnie chyba wszyscy nie możemy przynajmniej tak z dnia na dzień przejść na wegetarianizm. Więc jak tu rozmawiać, jak tłumaczyć takiemu dziecku, że chyba, no nie wiem, no grzechu nie popełniamy. No i chyba jednak popełniamy. Co więcej, muszę się przyznać, że byłam w składzie orzekającym, bo to był pełny skład trybunału, który powiedział, że ubój rytualny nie narusza przepisów konstytucji, że no, artykuł 53, który gwarantuje wolność sumienia i wyznania. Natomiast kilkoro spośród sędziów powiedziało wtedy, zgłaszając zdania odrębne, że cóż, wprawdzie praw zwierząt w konstytucji nie zapisano, ale ten sposób uboju rytualnego godzi w ludzkie uczucia, czyli pośrednio jakby przez tę krzywdę zwierząt narusza ludzką godność. I jak ksiądz profesor to widzi? Ubój w ogóle... To znaczy tak. Ja myślę, że to nie drogą prawa powinna się dokonywać jakaś przemiana naszych postaw, tylko drogą zwyczaju. Bo tutaj mamy trzy sfery. Sferę obyczaju, sferę moralności i sferę prawa. I ja raczej sądzę, że należy co? No robić wszystko, co możemy, żeby zmniejszać, zmniejszać cierpienie zwierząt. Więc jedną z dróg do tego jest zmiana trybu hodowli, ale także zmiana naszych nawyków żywieniowych. Ale nic, tu bym nie robił niczego na siłę, natomiast myślę, że trzeba szanować tę wrażliwość młodego pokolenia. I to chyba pokazuje jakiś kierunek, zwłaszcza, że przy dzisiejszym dostępie do żywności, abyśmy nadal mieli taki dostęp, można bardzo łatwo sobie zorganizować żywienie wegetariańskie. Także na pewno tak nie jest w krajach, w których jest niedostatek pokarmu. Teraz co do uboju rytualnego, to z tego co ja wiem, ale to mnie przekonywał nieżyjący już Paweł Śpiewak, z którym miałem rozmowę na ten temat, on zresztą pisał o tym i dlatego ja kiedyś go o to zagadnąłem. On twierdzi, że ubój rytualny, ja się na tym naprawdę nie znam, tylko zacytuję pogląd Pawła Śpiewaka, że ubój rytualny był prowadzony takimi metodami, żeby uszanować pierwiastek życia, jakim jest krew. Więc sposób dokonywania uboju rytualnego już w tych czasach starożytnych uwzględniał konieczność minimalizacji cierpienia zwierząt, więc zwierzęta zabijane w tym systemie rytualnym, one mniej cierpią niż zwierzęta w innych rzeźniach. I w tym sensie wydaje mi się, że to jest w ogóle fokusowanie się w miejscu, w którym jest inny, mniejszy problem niż to, co się w ogóle w rzeźniach dzieje. To może takie małe jeszcze dopowiedzenie, że w kontekście tego wegetariańskiego stylu życia, że o ile to jest właśnie kwestia etyczna, a o ile to jest jakaś asceza,
dietetyka i tak dalej. Ale jeszcze takie małe dopowiedzenie, bo tutaj cały czas się przewijał wątek cierpienia zwierząt, tak, różnych filozofów i tak dalej. Jest jeszcze jedno, mianowicie mówi się też o samotności zwierząt. Tak. Pisał Gombrowicz o tym, że nawet tę samotność odczuwają muchy, żółki, a więc te najmniejsze z najmniejszych, prawda? Oczywiście cierpienie też. Także też jeszcze taki wątek jeden do tych różnych psychicznych jakby odczuć. Nie, tak, bo myślę, że te zwierzęta domowe, bo oczywiście czym innym są zwierzęta udomowione, które są zwierzętami gospodarskimi, ale zwierzęta domowe, no one doświadczają chyba mniej samotności, ale też przypominam sobie z mojego dzieciństwa spędzonego na wsi, że każdy pies miał swoje imię i każda krowa miała swoje imię. Tak, w sensie. Tak, tak. I to wydaje mi się, że no to była taka na pewno głęboka intuicja, że należy no, odnosić się prawie jak do osób. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze coś powiedzieć? Dziękuję bardzo. W takim razie dziękuję bardzo księdzu profesorowi za wspaniałe wystąpienie i za udział w dyskusji. Dziękuję Państwu dyskutującym i wszystkim słuchającym. Bardzo było mi miło wszystkich tutaj gościć. No i zamykam spotkanie z Państwem. Świetnie trafiłeś. Jesteś w podcaście Jarosława Płóciennika. Polska fika. Kto fika, ten znika. Polska fika. Polska fika. Polska fika. Cieszę się, że słuchasz mojego podcastu. Zapraszam Cię na miłą pogawędkę przy kawie.